Badania stężenia arsenu w powietrzu są oficjalnie wykonywane począwszy od 2013 roku i działania, które tak naprawdę zaczęły być podejmowane w sposób skoordynowany, czyli działania miasta, działania powiatu, albo powiatu i miasta, czy też jeszcze tutaj dodając Urząd Marszałkowski i Sejmik, te działania tak naprawdę zaczęły być podejmowane od 2015 roku. Przed nami duża sprawa, duży problem i chcemy to połączyć tak, aby w efekcie pomagać naszym mieszkańcom, czy to mieszkańcom miasta, czy mieszkańcom ościennych gmin. To jest cel, który przyświeca wszystkim. I zawsze powtarzamy na komisjach u nas w ratuszu, że absolutnie, aby ta sprawa środowiska naturalnego czy zdrowia mieszkańców była w przyszłości tematem politycznym. Żeby to nas łączyło, a nie dzieliło. To jest sprawa niesamowicie istotna. I teraz kilka słów o tej korelacji, takie przed wystąpieniem pana Knopa. Bo dochodziliśmy do tego, szukaliśmy pewnej korelacji, co jest przyczyną. Była mowa kilka lat temu o wzbudzeniach, czyli w okresie kwietnia i później jest sucho, ten arsen jest tak zwany wzbudzeniowy. Dzisiaj wiemy, że to już między półki taką tezę możemy sobie włożyć. Widzimy korelację poszczególnych metali ciężkich i badania gleb powierzchniowych, jakie my wykonywaliśmy jako miasto, wskazują jednoznacznie, że ma to jakąś korelację, ma to związek chociażby z transportem rudy, a dzisiaj prawdopodobieństwo, że jest ta korelacja z uruchomieniem pieca zawiesinowego i tym, że być może koncentrat, który jest wykorzystywany, nie do końca jest trafiony. Być może Państwo poszukujecie tego optimum, nie wiem. Sądzę, że za chwilę Pan Knop dokładnie o tym powie, ale myślę, że powinniśmy w kontekście tego stanowić jedną wielką drużynę, taką samorządowo-KGHN-owską, żeby pomagać naszym mieszkańcom. Bo to, że badania gleb wykonywane przez powiat troszkę nas uspokoiły, to fajnie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że najbardziej istotną kwestią jest to, co jest w powietrzu. Jeszcze jedna informacja. Pan Prezydent, Rada Miejska wprowadziła do budżetu środki finansowe i w tej chwili jesteśmy, badamy mieszkańców. Przebadamy, liczymy około 1700 mieszkańców, w tym 1000 dzieci. I tak samo jak powiat, Zarząd Powiatu wykonał badania na skalę, której w Polsce nie było. Tak samo my jako miasto, Rada Miejska i Pan Prezydent właśnie jesteśmy w trakcie badań na skalę, której także w Polsce nie było. To nie jest po to, żeby się chwalić, bo to nie w tym rzecz, żeby się chwalić, tylko to jest po to, żeby pokazać, że troszczymy się o mieszkańców. Niebawem będziemy mieli te wyniki, pewnie Pan Prezydent, kiedy będzie miał już opracowane te wyniki, zrobi duże spotkanie, dużą konferencję u nas na sali rajców, żeby z tą informacją się podzielić, tak jak Państwo w sposób taki kompetentny podzieliliście się podczas prezentacji badania gleb. Także apel z naszej strony po pierwsze o to, abyśmy byli jedną drużyną i aby w to absolutnie jakieś polityki nie mieszać, bo celem jest mieszkaniec i jego zdrowie.